Cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku z World of Tanks, kolejny odcinek maratonu wakacyjnego. No i cóż, moi drodzy, co my tutaj mamy za misyjkę dzisiaj? Zerknijmy. Kierunek północny, zdobądź łącznie 3000 doświadczenia bojowego w dowolnej liczbie bitew, można ukończyć w dowolnym pojeździe czwartego i wyższych poziomów, oprócz pojazdów historycznych. Dobra, lecimy dalej z przeglądem pojazdów na tierze piątym. Tymi grałem, sugrałem, co mi zostało z tej piątki, którą tutaj, których wam nie prezentowałem. Matylda, M4 Improved i Churchill 3. Churchilla sobie zostawię na jakąś misję historyczną, która będzie bardziej upierdliwa, więc ten czołg sobie poczeka. Zresztą o Churchillu robiłem materiał nie aż tak dawno temu, odnawiałem filmik o nim, zrobiłem na nim 3 biegłości nawet, więc jakby ktoś był zainteresowany moją opinią o Churchillu trzecim, odsyłam do filmików z playlisty oczywiście z pojazdami radzieckimi. M4 Improved. No burza przyszła? No proszę was. Widzę, że jest niepomalowany M4 Improved, czyli muszę go pomalować. Jeszcze chyba jakiś czołg miałem pomalować wczoraj i zapomniałem, jaki to ma być. Dobra. Któraś chyba z tych piątek będę musiał zerknąć po bitwie. Znaczy na pewno któraś z piątek, ale która? M4 Improved, czołg z losowaniami do 7, z penetracją 92 na zwykłej amunicji, 127 na goldzie. Co możecie sobie zrobić takim czołgiem w walce z 7 typu T29 czy coś? Odpowiedzcie sobie sami. Dla mnie to jest kpina, że ten pojazd ma takie działko niestety. 3 artylerie, norma. Misja nie jest aż tak trudna, wystarczy zagrać jedną dobrą, czy tam parę, po prostu parę bitew i tyle, tak? Polecam dzisiejszą misję wykonywać na przykład na pojazdach, czy najlepiej na pojazdach, które ekspicie, na lightach może spróbować, ewentualnie właśnie na premkach, no bo to jest misja bardzo, bardzo prosta, wystarczy grać, więc nie ma tutaj co cudować, można połączyć jak zwykle przyjemne z pożytecznym. Oczywiście na duży pancerz na tym M4 to tam też nie możecie liczyć. No nie jest to maszyna, do której chętnie sięgam, tak? Zrobiłem kiedyś o niej materiał. Jak wiele piątek, jak wiele ogólnie maszyn w WOT-cie, zaliczam ten czołg do kategorii pojazdów niedostosowanych do obecnych realiów WOT-a. Zobaczymy, czy coś wyjedzie. Halo, halo Mietku, halo, halo Franku, ktoś by wyjechał, zobaczył, czy coś tutaj stoi. No. Wychyl się ktoś, coś, po coś, możesz, ty, coś, jakie. P43 na dole i co, i już? Churchill 3 na dole. A na górę, cholera, nikt? No co to ma być, pytam się, dobra, KW-2 i KW-220. Jedzie, to ja podjadę. Problemem oczywiście tego manewru, który wykonuję, jest to, że są 3 arty i nie mamy środka, to też musimy mieć świadomość, tak? 0-3, dobrze. No jedź tą KW. A, dostałem od KW-2, słodko. Super, i od grilla. Wow, 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 dobrze się zaczyna. 100 uszkodzeń, 1-5. Zajebiście. Kocham WOT-a i takie bitwy. Garaż kufa. 155 expa, tyle dostałem za tę bitwę do misji. Fantastyczna, fantastyczna bitwa, więc ogólnie to sobie zobaczmy, co ja, że miałem coś pomalować, tak? No, tu jest, w ogóle wkurza mnie to, że Wargamingi pozdejmowały te swoje, znaczy jak człowiek miał pomalowane czołgi, to wzięli hamy i zdjęli, nie? To jest masakra.
Maluj cały pojazd. Zastosuj. Co jeszcze miałem do pomalowania? Ten jest pomalowany. Czym jeszcze wczoraj grałem? Hydrostatem. Też jest pomalowany. Turanem. O, Turan nie był pomalowany. Tu, 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 tu. Co to jest? A, ten, dobra. Może damy sobie duży. Ale jak zwykle zacząłem bardzo dobrze. Moi drodzy, to co widzieliście przed chwilą, jedna z szybkim, zbite w typowy Glavota obecnie, czyli szybki wpierdziel, jednostronny, dużo hard. I moment człowiek się złożył, jest z powodów, dla których też mniej w tę grę gram, no bo jest mniej materiału z poszczególnych pojazdów, dlatego że kiedyś zrobienie filmu o danym czołgu było po prostu łatwiejsze. Teraz trzeba rozegrać dużo więcej bitew, bo dużo z tych potyczek jest po prostu jednostronnych. Jest to szybki wpierdziel w jedną lub drugą stronę. Częściej jest zrobić konkretny wynik, który warto by chociaż zaprezentować na YouTubie. No i też dlatego zrobienie filmiku, nie wiem, o jakiejś maszynie trwa wiele, wiele więcej, a konkretnie zebranie surówki na ten film, tak? Rozegranie, muszę poświęcić dużo więcej godzin, nagranie maszyną i też sporo bitew nie daje mi takiej frajdy. I potem jest troszkę nieraz człowiekowi przykro, że nie wiem, poświęcił parę ładnych godzin nagranie o jakimś czołgiem, żeby zrobić o nim materiał, a zainteresowanie na YouTubie jest też takie sobie, więc tak to wygląda. No i teraz mamy następną ciekawą bitwę z... Dobra, KW2 i KW1 jest jadą jednak tutaj. W poprzedniej bitwie mogłem teoretycznie pojechać na środek, ale nie chciałem jechać na środek, bo byłem sam. Byłbym tam sam i miałem... Na środku by mnie też artylerie strzelały, tak? No to stwierdziłem, że pojadę z czołgami ciężkimi. Źle wyjechałem, byłem przekonany, że KW2 strzeliła. Niestety, ale klasztor jako mapa mocno bobslejowa też nie jest dobra dla M4 Improved. No on najlepiej jak se stanie gdzieś z tyłu, żeby go nie widzieć i będzie próbował coś tam tym swoim słabym działkiem wrzucić, tak? Okej, tu sobie trochę pospotowałem. Pancer 3x4. Jak widzicie, nawet z pancerem mam problem, nie? To jest dość komiczne, bo on nie jest jakoś mocno pancerzony pojazd, no ale ten czołg ma po prostu słabą armatę, no czy tego chcemy, czy nie. Dobra, jest frag, to jest zawsze plus. Już hecer przodem jest problemem dla nas. Słodko, nie? Tak jak mówiłem, 4 Improved jest czołgiem, który jak dla mnie zalicza się do kategorii pojazdów bardzo słabej w obecnych realiach WOT. Nie warto na niego wydawać hajs. Dobra. Na
Śmieszne jest to, że ten OI Experimental jest dla mnie wyzwaniem, chociaż jemu zmienili pancerz. OI Experimental obecnie ma dużo mocniejszy pancerz niż miał, jak ja nim grałem i do gry wchodził. Charakterystyka tego czołgu się zmieniła mocno. Ale tym razem mamy bardziej wyrównaną bitwę, to jest plus i więcej expa dostaniemy, więc to mnie cieszy. Śmieszne, że ten P-43 Beast naprawdę on mnie wykończy oczywiście. Ale to też jest zabawne, że koleś na P-40 Ogartus, czy jak on się tam zwie, na P-43 przy takim losowaniu, będąc na topce, musi strzelać z Golda, nie? Oczywiście może, bo nikt mu tego nie zabroni, bo to jest po to jest ta amunicja, żeby jej używać. Widocznie już ma albo dobrą bitwę, albo po prostu ciężką sytuację, ale tak jak mówię, no po to jest ta amunicja, żeby jej używać, tylko można się czasami pośmiać z tego. Ale ja też, jak widzieliście, mam wyładowaną swoją maszynę w 2/3 Golda. Tylko że no akurat w improvcie tak polecam, bo widzieliście wartości penetracji. No, są bardzo, bardzo słabe. Wyciekawki plus tych dwóch bitew, mimo że pierwsza była jednostronna, to, że nie wylosowało mnie na siódemki. Zawsze mogło być gorzej, więc widzieliście, jak wyglądałem 4 improves, ale plus kolejny, powtarzam się dzisiaj dość mocno, jestem lekko jeszcze niewyspany. Widzicie, że do tej misji zalicza Wam z kontem premium i ze wszystkimi modyfikatorami, więc jest dobrze. Jest dobrze, niewiele zostało do zrobienia. Cóż byśmy mogli zaprezentować teraz? Churchilla, tak jak mówiłem innym razem, Matildka. Próbujemy sobie zagrać Matildką. Cyk. Myk. Czołg średni, radziecki, premium. Piątka z losowaniami do szóstek. O tej Matyldzie również jest materiał na kanale. Nawet da się tym coś pograć, będąc na topie czasami. Ale pancerz Matyldy znaczy coś jeszcze na czwórkach. Już na piątkach i szóstkach jest gorzej. Natomiast no też widzicie, jak często biorę czołgi z ułomnym matchmakingiem, z losowaniami plus jeden, no to niestety najczęściej są tu takie właśnie losowania. Tylko 3 szóstki, no ale są. Zarówno Cromwell, Type 6, 4, czy jak pancer raczej nie ma z Wami problemów. Penetracja. Na pocisku zwykłym 86, mało, naprawdę mało. Na Goldzie 102, tylko i wyłącznie. Ja mam tutaj załadowany amunicję premium i te 102 peny to nie jest dużo. To jest penetracja, która też będzie powodowała, że możecie mieć problemy z przebiciem wielu maszyn. Pamiętajcie o RNG plus minus 25%, czyli przy słabszych losowaniach będziecie mieli wartości peny między 70, powiedzmy, około 75-80. To jest słabizna straszna. Dlatego też Matyldą oczywiście też nie grywam i nie polecam jej zakupu, chyba że tam będzie bardzo, bardzo tania, ale to na zasadzie tylko i wyłącznie kolekcjonerskim, tak jak ktoś zbiera czołgi, bo inaczej nie ma sensu. Jest to maszyna, która również w ogóle bardzo mnie ciekawi, jak za 50 lat Wargaming zamierza właśnie te maszyny zbalansować, co z nimi porobi. Czy mocno je ulepszy, ale no właśnie patrząc podejście do KW5 trochę zaczynam się martwić, że robię sobie niepotrzebne nadzieje, tak? Bo oni oczywiście gdzieś tam balansują te maszyny, patrząc po tierach, na która jest losowana jako topka, tak? To jest dla nich duży argument. Dobra, lornetka. No ja już... niestety 2 do 4 i na tej flance nic nie przyjechało. Wracam pod środek, bo tam to popada. Niech oni sobie z tym sztugiem powalczą.
Niestety nowy matchmaking powoduje, że my jesteśmy dużo częściej walczymy z czołgami wyższych tierów, tak? I swoich, a nie dwa tiery niżej. Czy tam tier niżej, gdzie wtedy powinno być czuć potęgę naszego czołgu. Chociaż zastanawiam się, bo wy widzicie w sumie jak gram bitwa po bitwie, więc możecie sobie porównać jakie mam losowania, ale zastanawiam się jak tak wiele osób rzuca na dół stawki, to do jasnej cholery kto gra na górze tej stawki, tak? 3 do 7. Nic nie zrobiłem. Wjeżdżam pod środek, gdzie też prawdopodobnie skończy się moja gra tutaj wyjazdem i gwałtem na mnie, bo w stronę, którą wybrałem, tam się po prostu nic nie dzieje. O, Link od pancera 4H. Staram się coś podspotować. Szkoda, że... No nic, no szkoda, że akurat kolejna bitwa. Trzecia jaką gram, druga jednostronna na moją niekorzyść. Pancer 4H jest... Oni nie chcą do mnie wyjeżdżać. Ja nie będę wyjeżdżał do niego, bo on czeka z skupioną tą haubicą, żeby mi lutnąć. To jest bez sensu. O, 5-8 wyrównuje się. Uparty w tym pancerku. Dobra, nie wytrzymał, strzelił. Masakra, nie? Mam problem z przebiciem pancerka. Na goldzie. Ej, chodź tym. No, jak pancer na dupę. No, ale dobrze, dobrze, widzieliście właśnie w tej bitwie problemy Matyldy, tak? Pancer, jak pancer 4, Ding, pancer 4, Ding. Więc, no, dlatego to jest kolejny czołg z kategorii przedawnionych, o, tak to można określić ładnie. Trzecia bitwa, dwie gówniane. Tu zrobiłem całe 226 uszkodzeń. Niestety. Ale w sumie ta seria ma ten plus, że pokazuje wam maszyny takie mało popularne, którymi część ludzi nie gra. Nie tknęłoby na streamie tego, bo im by się WN-y nie zgadzały. I by przeżywali strasznie, bo potem by się fapowali do tego, że... Recent, on ma recenta gorszego w przeciągu miesiąca. Przełęcz, następna bitwa. Następne losowanie z szóstkami. No i popatrzcie teraz na pojazdy. Co ja tym czymś mogę zrobić Oikowi? Jedyne co to rozdać mu hapeki. BDR. No. I teraz pytanie, dlaczego Wargaming tak się ociąga z ogarnięciem tego? Bo nie ma konkurencji, bo nie musi tego robić. Bo zmiany w tych czołgach, które mają ludzie,
nic im nie dadzą, tak? Nie zarobią na tym. Absolutnie. Na tych czołgach już zarobili. My wydaliśmy na nie pieniądze, golda i tak dalej, i tak dalej. Dlatego z finansowego punktu widzenia zajmowanie się starymi czołgami, z których się nie zarobi, to nie ma sensu. Jest gdzieś tam może ewentualnie w odległych planach. Oni muszą robić to, z czego ciągną kasę na bieżąco. A hajs na bieżąco, poza kątem premium, no, ciągną z nowych premek, więc dlatego skupiają się na tym. Niestety, w dużej mierze jesteśmy ofiarami sukcesu Wargamingu, jeśli chodzi o WOTA. I nie ma czegoś, co by napędzało, nie ma konkurencji, która by napędzała ich do działania. Ale to nie jest tak, żeby nie było, że ja tylko narzekam na WG. Bo to nie jest tak, że to tylko Wargaming jest zły, że to, Boże, WG to wszystkie inne studia to są świetne, a Wargaming jest fuj, fuj, b. Nie, to tak nie działa. Jak pogracie w inne tytuły, to zobaczycie, że wiele firm deweloperskich popełnia bardzo podobne błędy dla graczy, z naszego punktu widzenia. Podobne grzechy, może tak lepsze byłoby określenie. Jak wiecie, ja gram też, teraz gram mniej, ale grałem przez 2 lata więcej. Gdzieś tam mam kontakt z grą cały czas Pokémon Go, tak? Czyli gra, która odniosła ogromny sukces na świecie. Oczywiście ten już duża część graczy w to grać przestała, ale uwierzcie mi, dalej naprawdę jest spora społeczność, która gra w ten tytuł i podejście Niantiku, czyli firmy, która odpowiada za ten tytuł, jest no nieraz kropka w kropkę jak Wargaming. Albo zastanawiam się, kto jest gorszy. Serio. Dlatego, że Niantic też jest monopolistą, i też wszelakie zmiany, jakie wprowadza, czy rzeczy, którymi się zajmuje, no, kurde, są śmieszne. Są śmieszne i trwają bardzo dużo czasu, często dużo, za dużo. Długo, za długo to wszystko trwa. No, KW2 teraz zrobił błąd. Dobra. KW2 mi wykończył ten T3-4. O tak, Arta! Tego mi brakowało! Wow, super, dzięki, bo tęskniłem. Mogłem powalczyć z T34, ale już nie mogę. Dziękuję, artyleryjko. Dobrze, że ten T34 średnio ogarniał i nawet na goldzie nie potrafił mnie za bardzo przebijać. Ale bitwa jest wyrównana, to jest plus 10 do 9, zobaczymy jak to się skończy. No ale wracając do tematyki Pokémon Go i zmian przez firmę Niantic. Tam też nieraz są takie pierdoły, które można by wprowadzić, zmienić, żeby graczom grało się łatwiej, a Niantic potrafi czekać z tym na przykład prawie rok, tak? Albo to, jak wprowadzili w zeszłym roku system rajdów, chyba to w zeszłym roku było. To było jakieś takie kilka pierdół, które można by skorygować i oni z takimi niektórymi zmianami czekali praktycznie rok i to jest, to przypomina mi trochę sytuację, co wam mówiłem z celownikiem w wodzie, że wprowadzają coś, co wydaje się oczywiste po długim czasie i jeszcze robią z tego ogromny sukces, więc od razu mówię, no nie każdy, oczywiście też jest jak Wargaming, bo zawsze można brać przykład z CD Projekt Red. Uważam, że nasze studio polskie jest dużo lepsze pod tym względem, dużo, dużo bardziej normalne, ma dużo więcej, potrafi się zachować dużo lepiej względem graczy niż na przykład Wargaming. Pamiętam list wystosowany do społeczności graczy Gwinta po faktycznie badziewnej aktualizacji świątecznej,
W tym czasie dali strasznie ciała, ale potrafili się do tego przyznać, potrafili to jakoś graczom starać się wynagrodzić. Potrafili otwarty list napisać, w którym no ładnie to było napisane wszystko, tak? Wiadomo, że czasu się nie cofnie, ale, no, ale ja jako gracz po przeczytaniu takiego listu stwierdzam, no kurde, no zdarzyło się, ale chłopaki potrafią przyznać się do błędu. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej i nie będzie tak jak, że wyciągną z tego wnioski. No, to jest na przykład coś, co brakuje, czego brakuje w UG, moim zdaniem. I nie sądzę, żeby to się w jakimś krótkim czasie zmieniło. Oni muszą zacząć dostawać mocno po dupie, a na razie się na pewno nie zapowiada, bo wbrew temu, co wiele osób próbuje mówić, że World of Tanks umiera, a słyszę, że ten tytuł umiera od kilku dobrych lat. Tak, popatrzycie na ilość graczy na serwerach, na to, jakim te czołgi wszystko schodzi, sprzedaje się, to ten. To tytuł nie umiera. Tytuł się zmienia. Gra jest zupełnie inna niż ileś lat temu. To fakt. Wielu graczy doświadczonych poodchodziło, ale na ich miejsce przychodzą nowi gracze. Dobra, wygrana. Widzieliście Matyldkę, tutaj już poszło troszkę lepiej, troszkę więcej postrzelałem. Jest duża szansa, że gdybym od tej M44 nie dostał, to może bym tego T34, gdybym od M44 nie dostał, to tego T34 może i bym porobił. W każdym razie bitwa wygrana. Misja kierunek północny, dzień 8 wykonana. W miarę prosta, 4 bitwy. Można zrobić to pewniej w jednej, jak dobrze polosuje. W dwóch maksymalnie, no ale trzeba mieć też troszeczkę szczęścia do losowania i przede wszystkim brać lepsze maszyny, tak? Ja tutaj na siłę biorę gówno, więc no, nie mogę oczekiwać, jak gram gównem, że wyniki będą jak czekolada. Dobra, dziękuję Wam wszystkim za 8. dzień maratonu, czekam na Wasze komentarze, czym dzisiaj robiliście. Pamiętajcie o lajkowaniu materiału, komentarzach, no i koniecznie subskrypcji kanału, jeżeli tego nie robicie. I widzimy się zapewne jutro. Zobaczymy, co WG przygotuje nam na piątkową misję. Zachęcam Was do obejrzenia materiału z ciężarówek z grzechem, bo rano wrzuciłem to na kanał. Kolejny odcinek Spin Tires. Jak możecie, wejdźcie tam, zostawcie komentarzek i też lajka. No i widzimy się jutro. Pa, pa.